Nagrodę im. Tomasza Hopfera w plebiscycie w roku 2015 w kategorii bieg oryginalny otrzymuje Ramagedon. Bo kiedyś był moim zawodnikiem. No to tak, myślę, że w ogóle jesteśmy trochę dziwni w tym towarzystwie jako Ramagedon, bo tutaj wszyscy organizujecie tu świetne imprezy dla biegaczy, a my organizujemy imprezy dla niebiegaczy. My organizujemy imprezy dla ludzi, którzy biegania nie lubią, którzy od biegów stronią, dla takich, którzy chcą przeżyć emocje, którzy chcą pokonać swoje słabości, którzy chcą się przełamać w różnych zakresach, w różnych swoich słabościach. No bieganie nie jest ich kluczowym sportem. I ja zaraz mam jeszcze dwa słowa więcej do powiedzenia, ale... Spokojnie, mamy czas, bez nerwów. Właściwie chciałem powiedzieć, że się nie denerwuję, ale trochę się denerwuję. Natomiast na pewno będzie mi tu łatwiej na scenie, jak zaproszę zespół organizatorów, czyli liderów całego Ramagedonu. Chodźcie tutaj do mnie na scenę. Nie wyobrażam sobie odbierania tej nagrody bez was. Silna grupa. Jeszcze dwa słowa. Dla mnie to jest w ogóle szczególny wieczór, bo tak, mamy na sali Janusza Wąsowskiego, który kiedyś był moim trenerem. Mamy Marka Troninę, u którego pierwsze szlify w organizacji Maratonu Warszawskiego zdobywałem. Dzięki, Marek. Dla Maratonu Warszawskiego też jakieś brawa się należy. Mamy tutaj mojego brata Mirka Bienieckiego, który liczy na nagrodę w kategorii biegów ultra. Zaraz się przekonamy. Myślę, że tutaj ten... Mam nadzieję, że w braterskim pojedynku będzie tutaj remis. No i cóż, i mam ze sobą fantastyczną ekipę ludzi, którzy ze mną są liderami organizacji Ramagedonu. Jak mówiłem, Ramagedon to nie jest impreza dla biegaczy, to jest impreza dla ludzi, którzy chcą w jakiś sposób przetestować siebie, zweryfikować, czy są w stanie pokonać swoje słabości, powalczyć z samymi sobą, ubłocić się, ubrudzić i przetaplać w błocie, przeczołgać pod zasiekami, wstrzymać na ściany. Zupełnie inny klimat niż w większości imprez, które tutaj się... fantastycznych imprez, które tutaj są, których przedstawiciele tutaj są z nami na sali. Także wielkie dzięki. 16 tysięcy ludzi w tym roku, w przyszłym roku. Jestem przekonany, że dobrze ponad 30 tysięcy. Tworzymy zupełnie nowy trend na rynku biegowym, na rynku sportowym bardziej niż biegowym. Tak jak się cieszę, że was tutaj widzę, tak mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znowu, a ja będę mówił o imprezie na ponad 30 tysięcy ludzi. Dzięki.